każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Cześć. Dziś jest piątek, a to oznacza, że czas rozpocząć kolejny odcinek Westerplatte Młodych. A dziś z wielką przyjemnością poprowadzą go dla was Maria Kaliściak i Łukasz Leszczyński. Wiara i hip-hop. Na pozór połączenie nie do połączenia. Wiesz, Marysiu, może na pozór nie do połączenia, ale dla chcącego nic trudnego, o czym bardzo dobrze wiedzą nasi dzisiejsi goście. A są nimi organizatorzy projektu Kostka. Ale zanim przeniesiemy się do strefy młodych, sprawdźmy, co słychać na naszym stanowisku facebookowym. Dzisiaj na wasze odpowiedzi czytać będzie Emilia. Hej, pytanie, które zamieściliśmy na naszym fanpage'u brzmi: jak przyciągnąć młodych ludzi do kościoła? Wzbudza to pytanie bardzo duże zainteresowanie, bo jest bardzo dużo lajków, bardzo dużo komentarzy, aż nie wiem, które przeczytać. Ale musicie uzbroić się w cierpliwość. Jak przyciągnąć młodych ludzi do kościoła? To pytanie na dziś. A teraz oddaję głos prowadzącym. Komentujcie, ale również wysyłajcie SMS-y na numer, który wyświetla się u dołu ekranu. A już teraz tradycyjnie zapraszamy was na felieton, który jest pierwszym z przygotowanych dla was dzisiaj materiałów. Stworzony do wyższych celów. Święty Stanisław Kostka dorastał w XVI wieku i już w młodzieńczych latach zaskarbił sobie żartobliwe miano jezuity, bo lubił się modlić i pragnął służyć Panu Bogu. Jednak w jego rodzinie nikt nie chciał księdza, chociaż ostatecznie po staranną naukę rodzice wysłali go wraz z bratem aż do kolegium jezuitów w Wiedniu. Tutaj zaczyna się jego droga do świętości. Mimo początkowych zaległości jest wzorowym uczniem, a do naszych czasów zachowały się nawet jego zeszyty. Kiedy czas nauki dobiega końca, nie bacząc na konsekwencje, przebiera się za żebraka i udaje piechotą z Wiednia do Rzymu. Jego rodzice są wściekli, więc wysyłają drugiego syna w pościg. Stanisław bezskutecznie puka do różnych jezuickich placówek i dopiero we Wiecznym Mieście podejmuje go generał jezuitów ojciec Franciszek Borgiasz. I chyba zjednuje go polski bunt i upór Stanisława, skoro przyjmuje go na służbę. Nie wie jeszcze, jak krótki, ale i jak piękny żywot pisany jest nowicjuszowi. W klasztorze zawstydza wszystkich swoją pobożnością, a Najświętszą Marię Pannę z czułością nazywa swoją matką i panią. Choć ma zaledwie 18 lat, już odczuwa radosne uczucie zbliżania się własnej śmierci. Pan Bóg powołuje go do siebie 15 sierpnia, w dniu wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Jeszcze wiele lat później, kiedy Polacy odnoszą sławne wiktorie pod Chocimiem i Beresteczkiem, ale i kiedy płoną granice Rzeczypospolitej, naród polski modli się do Boga za jego wstawiennictwem. Zwyciężają nie tylko ogniem i mieczem, ale i modlitwą. Dzięki temu nabożeństwu ogłoszono świętego Stanisława Kostkę jednym z patronów Polski. Tego, który uczy: do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich winienem żyć. Mamy nadzieję, że podobał wam się felieton, który przed chwilą zobaczyliście. A teraz czas przenieść się do Oli i naszych gości w strefie młodych. Dziękuję wam bardzo. Jak już prowadzący wspomnieli, za mną są organizatorzy projektu Kostka. Ksiądz Adam, Dawid, Jowita. Cześć. I Jachu. Witam was bardzo serdecznie. Cieszę się, że przyjechaliście opowiedzieć trochę o festiwalu, który organizujecie. Więc właśnie pierwsze pytanie brzmi: jak wygląda w ogóle ten festiwal? Na czym polega? Co tam się dzieje? Projekt Kostka jest to wydarzenie trzydniowe, organizowane przez parafię Misjonarzy Świętej Rodziny i młodzież z tej parafii. Organizujemy to w naszym gronie właśnie po to, żeby wyjść do innych młodych osób, między innymi przez koncerty, warsztaty i spotkania z ciekawymi ludźmi. A skąd nazwa? Bo jest taka dosyć enigmatyczna, ale felieton nam już trochę pewnie zdradził. Ale powiedzcie jeszcze, skąd taka nazwa festiwalu? Ta nazwa wzięła się stąd, że jak powiesz kostka, pierwsze skojarzenie masz z kostką do gry. Albo nawet z kostką u nogi. A my, to ma u nas ten głębszy sens. Jest to Staszek Kostka, nasz patron ludzi młodych.
I właśnie tak jest to też tak fajnie zrobione, bo chcemy przyciągnąć młodzież, która jest daleko od kościoła. I jak wracają na przykład do swoich rówieśników i powiedzą, ej, ten projekt Kostka jest super, to brzmi to lepiej niż na przykład jakieś rekolekcje, czy jakiś zjazd młodych wierzących. Bardziej przystępnie brzmi. Tak, takie myślę, że po prostu nie ma obciachu powiedzieć, ej, ja jadę na Kostkę, nie? I myślę, że to jest takie też fajne pole do ewangelizacji, żeby przychodziły też do nas właśnie te osoby, które są daleko od kościoła, ale są też poszukujące. A skąd w ogóle pomysł? Bo jednak połączenie hip-hopu i wiary nie jest pierwszym połączeniem, jakie się nasuwa. Więc skąd taki pomysł w ogóle? No myślę, że zaczęło się od tego, że Kościół Świętego Stanisława Kostki został oddany w ręce misjonarzy Świętej Rodziny. Zaczęło się tak. No, proboszcz powiedział do naszych misjonarzy, zróbcie coś z tym, zróbcie coś fajnego. No i zaczęło się. Ksiądz Robert zaczął adorację razem z relikwią świętego Stanisława Kostki. Po adoracji robiliśmy koncert diakonii muzycznej, naszej parafialnej. I zaczęło się to rozrastać w jakiś sposób. Zaczęliśmy robić coraz większe koncerty. Coraz większe gwiazdy, coraz lepsze gwiazdy. To myślę, że zaczęliśmy uderzać w takie zespoły jak Talita Kum, Love Stories. No i tak zaczęło się od gospelu, a kończy się póki co, no może się nie kończy, ale na hip-hopie. Tegoroczna edycja jest skupiona właśnie na hip-hopie, na hip-hopie, tak? Dokładnie. A powiedzcie, bo wspomnieliście, że robią to młodzi dla młodych. I wy również jesteście młodymi, którzy organizują dla innych młodych właśnie taki festiwal. Skąd się biorą ci ludzie, którzy chcą zrobić coś dla innych, chcą poświęcić jednak dużo czasu, bo to nie jest mały festiwal. I na pewno wymaga bardzo dużo wkładu pracy, czasu, poświęcenia. Skąd się biorą ci ludzie, którzy chcą organizować projekt Kostka? Tak, jest to ogrom pracy, ogrom przygotowań. Natomiast trzeba powiedzieć, że wbrew pewnym też stereotypom, takiej młodzieży chętnej do współpracy nie brakuje. I w Złotowie, gdzie właśnie odbywa się projekt Kostka, my tego doświadczamy na co dzień, ponieważ wolontariuszy mamy tylu chętnych, że nie jesteśmy ich wszystkich w stanie zatrudnić, że tak powiem, obdzielić ich funkcjami. Tutaj są osoby, które są liderami, czyli mają swoje przydzielone zadanie i podległych sobie wolontariuszy, więc sami na co dzień tego doświadczają. Tak, pamiętam, 2 lata temu była taka edycja, gdzie w piątek mieliśmy koncerty na sali gimnastycznej, a w sobotę byliśmy na tak zwanym Półwyspie Rybackim w Złotowie. To jest po prostu taka duża zielona przestrzeń. No i tam potrzebowaliśmy mnóstwo wolontariuszy. No i po prostu były zadania, żeby im je po prostu dać. No a w tamtym roku koncerty były całe, wszystkie wydarzenia były właśnie w tej hali sportowej. I my wiedzieliśmy, że po prostu nie mamy aż tyle pracy w ciągu koncertów na hali. No i właśnie musieliśmy stawać przed młodymi chętnymi i mówić, no przepraszamy, ale niestety może zgłoście się za rok, albo jest bardzo dużo przygotowań przed, bo w czasie trwania to naprawdę tej pracy dużo nie mamy, ale przygotowanie naprawdę ciągną się miesiącami, trzeba wszystko przygotować. Już myślę, że jesteśmy na takim fajnym poziomie, że już mamy jakieś tam właśnie swoje własne grafiki. To wszystko trzeba przemyśleć, to wszystko trzeba stworzyć, później skonsultować. No i później trzeba to jeszcze wszystko rozwiesić, zaprojektować, zaplanować, gdzie to w ogóle ma być. I wtedy naprawdę wolontariusze się przydają. I też tutaj też powiem, że jestem w chuście harcerskiej właśnie z tego względu, że moi harcerze z Chówca ZHP Złotów bardzo dużo nam pomagają. No i myślę, że są takim porządnym fundamentem właśnie tego wolontariatu i chciałabym im tutaj bardzo za to podziękować, żeby wiedzieli, że tak naprawdę nie tylko liderzy to tworzą, ale tworzy to naprawdę bardzo dużo młodzieży. Czyli to wydarzenie również integruje różne środowiska. To też jest, myślę, bardzo wartościowe doświadczenie dla harcerzy, bo nie wszyscy harcerze, wiadomo, są wierzący, to jakby nie jest obowiązkowe, nie? Jak się wchodzi do związku. Cieszę się bardzo, że podzieliście się tymi doświadczeniami i teraz oddaję głos prowadzącym.
Pierwsza część strefy już za nami, kolejne za kilka chwil, a tymczasem sprawdźmy, co dzieje się na Facebooku. Komentarz, który cieszy się ogromną popularnością, to komentarz Estery. Estera pisze tak. Nic na siłę, kochani. Bóg jest cierpliwy. On na nas czeka cały czas. Podaje nam dłoń zawsze, zawsze. Tylko od nas zależy, czy ją złapiemy. Najlepszym sposobem, jaki jest, żeby ludzie się nawrócili, to świadectwo życia osób, które Boga doświadczyli. Podobnie również myśli Lolo. Lolo pisze tak. Nic na siłę. Jak to mówią. Pan Bóg pozostawił każdemu z nas wolną wolę i wolny wybór. Myślę, że dobrą i najlepszą formą tego, by przyciągnąć młodych ludzi do Kościoła, jest świadectwo naszego własnego życia. Dziękuję za te opinie i kolejne w następnym wejściu. Komentujcie, by Emilka nie nudziła się zbyt mocno. Byście i wy się nie nudzili, zobaczcie teraz sondę, którą dla was przygotowaliśmy. Pewnie gospel, gdzieś w jakichś częściach kultury. Spokojna raczej muzyka. Nie, tak uważam, a wy? No, ja też. Tak. Moim zdaniem, jeżeli ktoś ma swój własny, odrębny sposób, no to każdy gatunek się nadaje, to zależy od osoby. Jeśli twórca ma dobry pomysł na to, jak to wyrazić, to myślę, że każdy gatunek może się do tego nadać. Każdy. Może być to od rapu, pop oczywiście też. W rapie ostatnio zauważyłam, że wyrażają swoją wiarę raperzy. Jest to coraz bardziej popularne. Wydaje mi się, że to przez dosyć złe przedstawienie wiary ogólnie w społeczeństwie, w mediach i przez takie poczucie zakazów, które jakby odczuwamy ze strony Kościoła. No bo wolą spędzać czas przed telefonem na przykład, albo przed komputerem. Wydaje mi się, że się gubi po prostu czasami gdzieś w tym, co jest dookoła, gdzieś w technologii, w jakichś portalach społecznościowych, w narkotykach, w alkoholu. Ja myślę, że to po prostu odciąga ludzi też od tego, żeby skupić się na rzeczach, które są ważne. Każdy wierzy w coś innego, ale wydaje mi się, że to są rzeczy właśnie, które odciągają ludzi. Otoczenie dużo na pewno na to się składa. Wszystkie rozrywki, jest dużo odciągaczy od tej wiary. Zamiast iść do kościoła, to ludzie wolą inaczej spędzać czas często. W szkole też znajomi, otoczenie wyciągają na przykład w niedzielę zamiast do kościoła, to gdzieś indziej, żeby się rozerwać bardziej. Chcą się zbuntować, być jakoś inni, bo teraz jest mocno jakby ten czas jakby... gdy młodzież się lubi buntować i to jest, nie wiem, można tak powiedzieć, że modne i chcą coś zrobić na przekór po prostu, albo no teraz tak się mocno aż nie kultywuje wszystkich tam religijnych tradycji i świąt i to też wynika po prostu z tego, co się dzieje w domu, bo teraz też nie tylko młodzież odchodzi, ale również i dorośli. Tak z pytaniami do naszej sondy poradzili sobie mieszkańcy Torunia, a jak z pytaniami Oli poradzą sobie nasi goście? Sprawdźmy to. Ja myślę, że świetnie sobie poradzą. Powiedzieliście już, dlaczego jest takie połączenie właśnie hip-hopu i wiary, skąd to połączenie, ale chciałabym też zapytać, jak to łączycie? W jaki sposób podczas festiwalu hip-hopowego, festiwalu muzycznego, gdzie są koncerty, gdzie są warsztaty, w jaki sposób kultywujecie, przekazujecie tę wiarę chrześcijańską? No właśnie na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to, jeśli nie niemożliwe, to trudne. Natomiast to trochę przypomina mi taki jakiś egzotyczny miks, ale zaraz obok miejsca, gdzie odbywają się koncerty hip-hopowe, jest miejsce na kaplicy adoracji, z możliwością spowiedzi. I co nas ciągle pozytywnie zaskakuje, ono nigdy nie jest puste. Ciągle są osoby chętne, które przychodzą tam się wyciszyć, pomodlić, porozmawiać o Panu Bogu. Na zewnątrz w zeszłym roku stał namiot, strefa modlitwy. Są ludzie, którzy są zaangażowani w tak zwaną strefę modlitwy, mają swoje koszulki, inne od tych, które tutaj widzimy. I oni są chętni do pomocy, do rozmowy, do modlitwy, modlitwy wstawienniczej również. Więc oczywiście jest też msza święta, zawsze w trzeciego dnia jakby na takie uroczyste zakończenie w niedzielę, niedzielna Eucharystia.
więc ten aspekt duchowy jest tutaj cały czas bardzo silny. I tak jak pojawiało się też w tych komentarzach facebookowych, nic na siłę, tutaj nikt nikogo do niczego nie zmusza, tylko stwarzamy okazję, stwarzamy taką przestrzeń. Kto chce, może z tego skorzystać. Czyli jeżeli ktoś chce, to może tylko przyjść, posłuchać koncertów, ale dokładnie, jest też możliwość tak. pogłębienia wiary. No to pięknie. Też myślę, że w to chcę uderzyć, żeby ta zmutowana młodzież przyszła na koncert. Mhm. Koncert jest fajny, bawią się dobrze, a tutaj bęk wchodzi na przykład w tamtym roku teraz mylę nazwiska. Krzysztof Demczuk. Tak, Krzysztof Demczuk, przepraszam, bo Lech Dokowicz był chyba w 2012 roku. No ale właśnie jest koncert, młodzi się bawią i nagle wchodzi pan Demczuk i mówi swoje świadectwo. I wtedy oni takie, wow. Mhm. To jednak ktoś też sięgnął tego dna. Mhm. Może ma podobną sytuację jak ja, ale sobie poradził i ma się dobrze. Mhm. Więc myślę, że to też jest takie, też ten, dlatego mamy ten hip-hop. Żeby też trafiać do tych osób po prostu zagubionych. Mhm. No właśnie, siła świadectwa chyba jest najmocniejszym jakby narzędziem ewangelizacyjnym. Mhm. Czy gwiazdy, które zapraszacie, wykonawcy, muzycy, czy to są tylko osoby, które właśnie są zdeklarowane wierzące? Czy staracie się, albo tak wychodzi, że zapraszacie też muzyków, którzy są po prostu tylko i wyłącznie związani z hip-hopem, tak? Z tym stylem, który tutaj narzuciliście. Staramy się zapraszać chrześcijańskich wykonawców, żeby jednak promować tą dobrą muzykę. Aczkolwiek nie jest to aż takim priorytetem, ponieważ w tamtym roku zaprosiliśmy Grupsona jako gwiazdę główną, który nie jest jasno zdeklarowany jako chrześcijanin, aczkolwiek był tym elementem, który nas jednoczył, ponieważ ściągnął nam bardzo dużą widownię, do której mieliśmy dostęp wtedy na sali, mogliśmy ich ewangelizować, mogliśmy z nimi rozmawiać, albo chociaż się pokazać, że ci kościołowi ludzie jednak są normalni. Aha. Wydaje mi się, że najważniejsza jest taka otwartość na wartości. Mhm. Na wartości ogólnie uznane, a chrześcijaństwo przecież też na takich się opiera, prawda? Mhm. Oczywiście wykracza poza nie. Natomiast więc myślę, że to wystarcza. Jeżeli ktoś rozwija pasję, namawia kogoś do dobrych rzeczy, to nie mówiąc wprost o Kościele, o Panu Bogu, i tak w jakiś sposób do Niego prowadzi. Mm-hmm. To już trochę powiedzieliście, ale czy projekt Kostka jest skierowany, czy w zamyśle był skierowany tylko do osób wierzących? Czy chcieliście właśnie zrobić to wydarzenie jako taki coś w stylu wieczoru uwielbienia, nie? Czyli po prostu pogłębianie wiary ludzi już wierzących? Czy właśnie staracie się, tak jak poprzez zaproszenie Grupsona chociażby, przyciągnąć ludzi niewierzących i wtedy ich ewangelizować? Taki, wydaje mi się, był początek i na tym polega też ewolucja projektu, prawda? Tak. Wychodzenie i dosłownie i w przenośni, wychodzenie z kościoła. To, co Dawid powiedział na początku, modlitwa, uwielbienie, adoracja, a później nie pominęliśmy tego, ale nie tylko to. Wyszliśmy poza kościół, prawda? Pamiętam na ostatniej edycji ksiądz Marek, który był chyba tym takim pierwszym motorem, który właśnie wyszedł z wielką sceną, najpierw na plac, później ksiądz Adrian, który wyszedł na półwysep, no i teraz ksiądz Adam, z którym wróciliśmy na halę sportową. To pamiętam, jak ksiądz Marek stał oparty na koncercie Grupsona, widział po prostu tłumy bawiących się ludzi, młodych. A wśród nich właśnie my, którzy chodzą, rozdają opaski do wyższych rzeczy, jestem stworzony. Mam opaskę, dostałam. Tak, właśnie. Ludzie, którzy po prostu przechodząc widzą plakat jakiejś znanej osoby ze świadectwem. Mhm. I właśnie ksiądz Marek powiedział właśnie o coś takiego mi chodziło. 8 lat temu. Tak, 8 lat to jest temu. 8 edycja. Żeby po prostu, żeby było dużo ludzi. Nie właśnie tych ludzi, którzy są blisko Jezusa, tylko po prostu ludzi, którzy się będą bawić. A gdzieś my, działając właśnie strefą modlitwy, próbujemy do nich dotrzeć i po prostu powiedzieć im, że też są kochani przez Boga. Do tej rozmowy wrócimy już po materiale. Oddaję głos prowadzącym. Wiesz, Mario, bardzo dobrze słucha się naszych gości, ale to dobry czas, żeby zobaczyć, jak z komentarzami naszych widzów radzi sobie Emilia. Ciekawy komentarz napisał Projekt Miłosierdzie. Na pytanie, jak przyciągnąć młodych ludzi do kościoła, napisał: świadczyć zrozumiałym językiem, komunikatem, przykładem, kochać i modlić się. Od tyle i aż tyle. Oddać to Bogu, który może wszystko.
komentujcie, lajkujcie oraz udostępniajcie post. Czekam na dalsze wasze komentarze. Skoro dziś mówimy o muzyce, no to również i muzycznego kawałku nie może zabraknąć podczas trwania odcinka. Dlatego już teraz... Zmieńmy totalnie perspektywę. Dajcie łapy do góry jako gest swojej modlitwy. Odpalcie telefony. Odpalcie światła i latarki w tych telefonach. Proszę was. Wiadome, bywa z nie odpływasz w otchłań. Na moment, choć serce mówi ci zostań. Tu ziomek, pokusa wymiotła świadomość. To projekt tego, co chcę uszyć ci buty na nogi swoje. Mnogość, magość, wrogość, zadość, niby błogość. A za plecami wiąże ci sznurówki. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Byśmy mogli żyć pełnią, a nie dla złotówki. Nie mów mi brat, że jest tyle biedy. To fakt, handel ludźmi, obudźmy się, przestańmy spać. Pomóż, jeśli masz jaki, skończ zamartwiać. Wznieś o krzyk do góry, chyba że wiara twa jest martwa. Mówię to też do siebie, duch pocieszyciel w potrzebie niekoniecznie objawi się w znakach na niebie. Jak sam nie wiem, chcę słuchać, nie ufać, to chyba jedyna pociecha. Życie nie kończy się tutaj, życie wieczne nas czeka. Wlekam nitkę i wbijam igłę, chcę użyć dla ciebie coś na ból serca. Ktoś dał nowe życie, nie żadne lignę, to pociech życie, duch pocieszyciel przetrwa. Wlekam nitkę i wbijam igłę, chcę użyć dla ciebie coś na ból serca. Ktoś dał nowe życie, nie żadne lignę, to pociech życie, duch pocieszyciel przetrwa. Choć użyć pociechę niełatwo, to z Bogiem jest to możliwe. Prawdziwe szczęście w dodatku nie samym jest pozytywem. A przecież z każdego upadku wyciągnąć wnioski to sztuka. Choć każdy, kto puka, to znajdzie w strapieniu, to kryje się na to nie spektakl. Sam mam momenty, gdy powinienem napleć sobie wrej lub zamknąć do gesta i tak żyć, taka puenta. Droga nie tędy, to żadne argumenty, że człowiek z natury jest zły. To cześć człowieczeństwa, jest mi wstyd, lecz nie mogę skupić się tylko na nim. Wybieram drogę, gdzie po upadku ludzie wstawali, dali radę. Łatwo chcieć dobrze, trudniej czynić dobrze. Żaden cynizm, chłopcze, kłady rymy, bo chcę uświadomić, że nie warto się łamać i niepotrzebny jest tu Dalaj Lama. Stawaj chłopaku, dawaj mała, znajdź swoją pasję, a skończy się dramat. Ten track to nie żaden lament, równa się zmiana. Jak mam jeszcze udowodnić, że to jest możliwe? Przecież z milionem przykładów, z tą treścią ile sztuka radości życia do ciebie puka co chwilę. Wpuść do serca ducha i posłuchaj, nie zginiesz. Wlekam nitkę i wbijam igłę, chcę użyć dla ciebie coś na ból serca. Ktoś dał nowe życie, nie żadne lignę, to pociech życie, duch pocieszyciel przetrwa. Wlekam nitkę i wbijam igłę, chcę użyć dla ciebie coś na ból serca. Ktoś dał nowe życie, nie żadne lignę, to pociech życie, duch pocieszyciel przetrwa. To był Arkadio i Miczu w utworze Pocieszyciel. A my w rytmie hip-hop przenosimy się do naszej strefy młodych. Ja chciałam was zapytać, czy ktoś, kto nie lubi hip-hopu, kto nie odnajduje się w takim stylu muzycznym, znajdzie też coś dla siebie na projekcie Kostka? Wydaje mi się, że materiał, który przed chwilą widzieliśmy, jest doskonałym przykładem na to, że tak, ponieważ hip-hop nie jest jakimś takim wąskim, zamkniętym gatunkiem, ale bardzo dużo czerpie z innych. Tutaj mieliśmy na przykład orkiestrę symfoniczną pod dyrygenturą pana Adama Sztaby i niemalże każdy twórca hip-hopowy czerpie właśnie z innych gatunków również bardzo dużo. My również, organizując projekt Kostka, nie zamykamy się tylko na hip-hop. Co prawda ta edycja i ta poprzednia były bardziej skierowane na hip-hop, ponieważ hip-hop jest tym gatunkiem, który słuchają młodzi, ale nasi poprzedni wykonawcy, tacy jak Malo Reggae Rockers albo różne chóry, tak jak Gospel Rain, potrafią, jednak są z innych gatunków, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jak nie w tym roku, to na pewno w przyszłym. A na jakiej podstawie zmieniacie tematykę? No, są to burzliwe dyskusje. Na pewno, W sztabie. Chyba najburzliwsze ze wszystkich. Ale właśnie musimy zrezygnować ze swojego ja, bo my nie jesteśmy adresatami tego wydarzenia. Robimy to dla konkretnych po prostu odbiorców. No i po projekcie Kostka rzucamy jakąś ankietę w internet i tam właśnie młodzi zaznaczają przede wszystkim swój wiek. A nie ukrywamy, że tak staramy się trafić tak w gimnazjum, w liceum najbardziej.
No i właśnie oni też wybierają, jaki gatunek muzyczny najchętniej słuchają, kogo by usłyszeli na naszym wydarzeniu. Oczywiście nie jesteśmy festiwalem, który spełnia jakieś muzyczne marzenia, bo no nie jesteśmy niektórych w stanie spełnić, ale to dopiero 8. edycja, wszystko przed nami. Ale właśnie, no słuchamy młodych. I jeżeli uda nam się spełnić czyjeś marzenie, coś, co właśnie spełnia tutaj nasze pewne standardy, które już wypracowaliśmy przez te 8 lat, no to właśnie z tym wychodzimy. Mhm. Opowiedzcie trochę więcej o warsztatach, które dzieją się podczas festiwalu, bo wspomnieliście, że projekt Kostka to nie tylko koncerty, ale tam się dzieje coś poza. Tak, to prawda. Warsztaty to też jest co roku kwestia dyskusji, są różnorodne. W zeszłym roku na przykład były to warsztaty ewangelizacyjne, o tym jak ewangelizować. Do tego już od paru lat jest dołączona profilaktyka, na którą zaproszeni są uczniowie ze szkół złotowskich, z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. W zeszłym roku na przykład program profilaktyczny prowadził PAKS, Michał Bukowski z ekipy Młode Koty. W tym roku zaprosiliśmy rymcerzy bardzo doświadczonych w tym temacie. I to są najczęściej, oni poruszają zagadnienia rozwijania swoich pasji, rozwijania siebie, swojej osobowości. I przeważnie również bardzo mocno akcentują w tym Pana Boga, więc to jest wszystko mocno zakorzenione w wierze cały czas. A czy ludzie, którzy przychodzą, młodzi, mają też szansę jakoś się wykazać podczas waszego festiwalu? Czy to jest tylko właśnie to, że mogą posłuchać, mogą czerpać z tych świadectw? Czy są też organizowane może jakieś konkursy? Tak jak może na koszulce widać, jest Hip Hop Festival. Prowadzimy już drugą edycję teraz w tym roku. Będzie prowadzona edycja festiwalu, w którym można pokazać swoje talenty. Czy rapujesz, czy chciałbyś pokazać swoje umiejętności, jest taka możliwość. Przewidujemy nawet nagrody pieniężne, także serdecznie zapraszamy. Można pokazać swoje umiejętności muzyczne, wszelkie talenty. Co mogę więcej dodać? Jury. Może jury będzie takie jak właśnie nasi tegoroczni wykonawcy, czyli między innymi Arkadio, Pax z ekipą Młode Koty, Rymcerze i Poison 777, którzy będą na podstawie swoich umiejętności, na podstawie tekstu, które fajnie by było, jakby każdy zahaczał o jakieś wartości chrześcijańskie. Znaczy, to jest w sumie wymóg. No i dodatkowo chcielibyśmy, żeby opierało się to również na życiorysie, projektu Kostka, tylko świętego Stanisława Kostki. Jest to też doskonała szansa dla właśnie młodych twórców na wybicie się, ponieważ pod okiem takiego doświadczonego jury, wygrywając konkurs, też mają szansę pokazać się na naszej dużej scenie, więc jest to bardzo dobry moment na właśnie przełamanie tych lodów i występ na dużej scenie. I na tej wypowiedzi zakończymy tę część Strefy Młodych. Dokładnie, trzecia część już dobiegła końca. Emilio, jesteśmy bardzo ciekawi, co zmieniło się od twojego ostatniego wejścia na antenę. Bardzo się cieszę, że jest mnóstwo komentarzy. Na przykład Ewelina w ramach tego pytania pisze, że zaprasza kobiety i dziewczyny do formacji katolickiej być kobietą i urzekającą. Cieszę się za ten komentarz. Oprócz tego Agnieszka pisze wprost: mówić młodym i starszym o Chrystusie. Dziękuję za te komentarze. Komentarzy przybywa, ale myślę, że stać was na więcej, także bierzcie się do dzieła. A my tymczasem przechodzimy do kolejnego punktu, jakim jest cykl świadectw Wierzę w Boga. To wpisało już się na stałe do naszego programu, dlatego zapraszamy was na drugą część świadectwa Heresa z Wyrwanych z Niewoli. Te łaknienie, które ja miałem codziennie na wszystkie substancje, paliłem w tamtym czasie około 2 paczek w ogóle szlugów dziennie, nie? Od takiego momentu ja byłem tak wypełniony, wtedy nie rozumiałem, tym czymś, teraz już wiem, że po prostu Bożą obecnością, Bożą miłością. Ja nie miałem w ogóle łaknienia na te substancje, jak wróciłem do domu. Na następny dzień nawet nie miałem. I na następny jeszcze kolejny. I myślę, coś ze mną jest nie tak.
Miałem pragnienie, ogromne pragnienie modlitwy. Teraz już tego nie mam tak, wiesz, w takim stopniu. Teraz to jest bardziej już tylko zasada wierności często. Nie bazująca na tym pierwszym emocjonalnym takim, wiesz, cukierku od Boga. Coś pięknego, bo ja miałem tak pragnienie modlitwy i wiedziałem, że to jest mi potrzebne, żeby dalej kroczyć. Zrozumiałem, że muszę szybkie robić cięcia. Porobiłem te cięcia. W międzyczasie to była taka droga, że się wyprowadziłem do innego miasta, znalazłem robotę, wynająłem pokój, zamówiłem z księgarni wysyłkowej katolickiej, wiesz, tyle książek, przyszedł kurier, bang. Czytałem półtora roku książki i co miesiąc do tego Różanego Stoku i do kościoła parafialnego po robocie na mszę świętą. Fajnie, co miesiąc ksiądz, który pochylał się nad prostowo moje myślenie. Bo ja taki, wiesz, myślę, Boże, co się ze mną dzieje, nie? Jak to wszystko poukładać? I ten ksiądz sukcesywnie przez te półtora roku, co miesiąc mnie prowadził. Niesamowita pomoc. W ogóle wielu kapłanów mi pomogło. Wiesz, jak to dzisiaj się przedstawia w ogóle księży i tak dalej. No i tak, no, się przedstawia, bo część z nich po prostu upadła, nie? Na ich podstawie się przedstawia ogólnie całość. Generalizuje się często. A ja spotkałem kapłanów, którzy się pochylili nad moją historią życia. Poświęcili swój czas. Po prostu poznałem ludzi, którzy się spalają dla drugiego człowieka. Rzeczywiście, oni są szafarzami po prostu Bożych tajemnic. Wielu z nich ma taką mądrość, której ja po prostu w tamtym czasie nie miałem i pewnie do dnia dzisiejszego też nie mam. I potrzebuję po prostu moje życie też weryfikować jakby przez pryzmat trochę mądrzejszych osób. Jacek Herezejkowski. Wierzę w Boga. To był tylko fragment świadectwa, zaś cały materiał zobaczycie już jutro o 15:30, oczywiście w telewizji Trwam. Czas mija bardzo szybko i nieubłaganie, dlatego już po raz ostatni przenosimy się do strefy młodych, gdzie Ola podsumuje dzisiejszą dyskusję. Ja chciałam porozmawiać trochę teraz o tegorocznej edycji, bo wspominaliśmy już o tym, co się działo na poprzednich projektach Kostka. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, z tego co wiem. Dlaczego? Myślę, że warto zacząć od tego, iż ten rok ogłoszony przez Episkopat jest rokiem świętego Stasia Kostki z racji 450. rocznicy jego śmierci. Chcieliśmy też bardziej jego postać tutaj podczas tej edycji, jeszcze bardziej ją zaakcentować. To hasło "Do wyższych rzeczy jestem stworzony" i nasze opaski, które podobają się, bo wiemy o tym, ludzie nam o tym mówią, proszą o nowe ciągle. Więc to na pewno jest bardzo istotne. I też wybrzmiało na plakacie, bo teraz będzie mała premiera. Pierwszy raz pokazujemy go publicznie. O proszę, zaszczyt. Na tylko moi gimnazjaliści widzieli. Konsultuję z nimi czasami. Więc to jest plakat zapowiadający tegoroczną edycję. U góry mamy właśnie ten cytat. 7-9 września 2018, Złotów, Hala Złotowianka. I oprócz konkursów, oprócz koncertów Arkadio, Rymcerze, Poison, Młode Koty, warsztaty z naszymi przyjaciółmi Zrób to, co kochasz, RTCK, konferencje, seans filmowy będzie, nasza strefa modlitwy, Eucharystia oczywiście. Natomiast rzecz, która jest dwie, które są nowością, to element tańca hip-hopowego chcemy włączyć również. Mhm. Może nie będę się rozwijał, w jaki sposób. Oraz element komiksu, który też jest skojarzony z kulturą hip-hopu ogólnie. Tutaj mogę zdradzić, że zawita do nas ojciec Przemek Wysogląd, który notabene jutro ma święcenia kapłańskie. Jezuita, który kilka lat temu stworzył komiks pod tytułem Kostka. Mhm. I teraz udało nam się wznowić druk, będzie dodruk. Też również z racji tego jubileuszu, tej rocznicy, przyjedzie do nas, odprawi Eucharystię również. Więc to są takie rzeczy, które ciągle gdzieś przyczyniają się do tego, że to żyje, że to się rozwija, ewoluuje. Mhm. A powiedzcie, dlaczego waszym zdaniem Stanisław Kostka powinien być właśnie jakimś autorytetem, powinien być patronem młodych. Co w nim takiego jest, waszym zdaniem? Przede wszystkim wszystko, co dokonał, zrobił w młodym wieku.
Postawił się rodzicom. Tak, to jest ważne. Świetny przykład. Staszek był buntownikiem i warto pokazać, że jednak będąc buntownikiem można się buntować wobec temu, co jest złe. Niekoniecznie buntować się w stronę złego, ale właśnie przeciwko. Mhm. Tak, i właśnie tutaj w tej sądzie ulicznej na koniec dziewczyna powiedziała, że to też, że młodzi odchodzą od kościoła, to się właśnie bierze stąd, że w rodzinach coraz częściej rodzice też odchodzą od wiary, to wiadomo, skąd dziecku ma mieć ten autorytet. No i właśnie Stasiu Kostka pokazuje, że jednak można się zbuntować w ten dobry sposób. Jednak pójść w niedzielę na Eucharystię, no i żyć po prostu z Bogiem. Więc myślę, że to też jest fajne w Stasiu, że był, no był w naszym wieku, że był troszkę młodszy już od nas, ale tak, jego wytrwałość i po prostu jego dążenie do celu. Tego nam chyba w dzisiejszych czasach potrzeba. Widzę, że jest wam naprawdę bliski, bo tak nawet zdrobniale o nim mówicie, Stasiu. Tak, stał się bliski, rzeczywiście. Tak. Tyle o nim mówimy. Mamy też co miesiąc tak zwane przez nas adoracje kostkowe. Gromadzimy się, uwielbiamy Pana Jezusa i jest też, mamy relikwie, jest ucałowanie relikwii, więc staramy się ten kult, żeby on żył, żeby to cały czas się rozwijało. A powiedzcie, czym dla was jest projekt Kostka? Bo działacie już kilka lat, no tutaj ksiądz pierwszy rok, ale wy działacie już po kilka lat, organizujecie co roku projekt Kostka i czym dla was jest to wydarzenie? Patrzycie po sobie, trudne pytanie. Zostałem trochę wywołany do tablicy. Tak, to prawda, jestem pierwszy rok opiekunem. To jest tak, że w zakonach funkcje są wymienne, prawda, więc to było moje zadanie przydzielone mi jakiś rok temu. Okazało się dla mnie potężnym wyzwaniem i ogrom odpowiedzialności na początku mnie trochę przeraził, ale też nauczył niesamowicie wielu nowych rzeczy. Bardzo lubię to i chyba najbardziej, że mam wtedy kontakt z ludźmi. Mam kontakt z młodymi, również na katechezie, bo jestem też katechetą. Mam kontakt z młodzieżą, która przy tym pracuje, pomaga. Mam kontakt ze sponsorami, z władzami miasta, więc tu jest mnóstwo nowych kontaktów. A dla was? No ja myślę, że dla nas młodych to jest okazja do rozwoju, po prostu. Bo zastanawiamy się, jak rozkręcić reklamę, jak rozkręcić promocję. Mamy stronę internetową, stworzoną też przez nas, cały czas się tego uczymy. No i chociażby tutaj wizyta w tym studio też nas sporo, myślę, że nauczy. Mam nadzieję, że nie jedyna, że nie pierwsza i nie ostatnia. Ale właśnie to jest to, ktoś nam zaufał, ktoś dał nam odpowiedzialne zadanie. No i teraz macie się wykazać. No i właśnie staramy się tak wykazywać, żeby to miało ręce i nogi, no i żeby przyciągnąć tych młodych, żeby stanąć na wysokości zadania, tak jak zrobił to Staszek. A my wam życzymy powodzenia. Niestety już czas kończy się. Będziecie jeszcze mieli okazję wypowiedzieć się troszkę więcej w czasie wzrastania. A tutaj dziękuję wam bardzo za obecność, za podzielenie się ogromem pracy, jaki wkładacie. I widać w was te pasje. I serce, które wkładacie właśnie w projekt Kostka. Także życzę powodzenia. Dziękujemy. W naszej strefie młodych postawiliśmy już kropkę, ale tak jak powiedziała Ola... Nastawcie swoje radioodbiorniki na Radio Maryja, bo tam o 21.30 nasi goście będą kontynuować temat. Strefę już podsumowała Ola, a Facebooka już teraz podsumuje Emilka. Trochę o wychowaniu i rodzicach w strefie była mowa, dlatego chciałbym przeczytać ostatni komentarz. Komentarz Dominika. Praca z młodzieżą jest ciężka, ale trzeba się zaangażować, bo właśnie w dzisiejszych czasach mają dużo alternatyw. Ważne jest bardzo wychowanie. Dziecko od początku musi poznać Pana Jezusa i widzieć w rodzicach świadków wiary. Kościół nie zrobi wszystkiego za rodziców. Dziękuję za ten komentarz. Pamiętajcie, że możecie również dyskutować po odcinku. Do zobaczenia. Muzyka ma ogromne zdolności wyrażania piękna każdej kultury. Ze swej natury może sprawić, że zabrzmią wewnętrzne harmonie. Podnosi intensywne i głębokie emocje, a swoim czarem wywiera głęboki wpływ. I tymi słowami Ojca Świętego Jana Pawła II kończymy dzisiejszy odcinek Westerplatte Młodych. A my, żegnając się z wami, już teraz zapraszamy was na kolejny odcinek, który jak zawsze w piątek o 18.15. Bądźcie razem z nami. Do zobaczenia. Każdy z was
młodzi przyjaciele. Znajduję też w życiu jakieś swoje Westerplatte.